Cześć, ja jestem Cydi i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry The Madness of Little Emma. Pierwszy odcinek przyjęliście bardzo fajnie, w chwili gdy to nagrywam ponad 100 łapek w górę po kilkunastu godzinach. No, trzycyfrowe liczby tych lajków to nie jest coś, co na moim kanale zdarza się często, wręcz zdarza się bardzo, bardzo rzadko, więc jeśli już tyle jest, to znaczy faktycznie, że ten odbiór jest mega pozytywny jak na mój kanał, więc seria się pojawi. Czy będzie to seria długa? Nie wiem. Może będzie to kilka odcinków, kilkanaście, może kilkadziesiąt. Zależy, jak mi się będzie przyjemnie w grę grało i czy wam będzie się tą serię przyjemnie oglądało. I też pod pierwszym odcinkiem było naprawdę sporo komentarzy. Komentarze były dosyć mieszane, było mniej więcej jakieś 30% komentarzy, żeby nie nagrywać tej gry, żeby sobie odpuścić, że... No właśnie te komentarze były w stylu dwa słowa, słaba gra, albo Izak lepszy. Takie dwa słowa małymi literami, no ciężko taki komentarz brać jakoś pod uwagę. Pozytywne komentarze też były w połowie właśnie podobne, nagraj fajne. Takie dwa słowa, które dużo nie znaczą, tak? Ale było też dużo, zadziwiająco dużo komentarzy, w których faktycznie ktoś się rozpisał, ktoś napisał, że gra jest faktycznie ciekawa, że ciekawi co będzie dalej, że fajne, że i tak dalej, tak? Fajne, długie komentarze, które po prostu fajnie się czytało. Więc miło, bardzo miło. I zaczynamy drugi odcinek, kolejne podejście. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się ukończyć może pierwsze dwa piętra gry, bo ostatnio, no, zginęliśmy tak naprawdę zawsze w sposób taki dosyć, no, testowałem różne mechaniki, tak, co robi sklepikarz, gdy go spróbuje zabić, zamieni się w maszynę do zabijania i mnie zabije, więc teraz już to wiemy. I też kilka osób zwróciło uwagę na to, że po zabiciu sklepikarza, znaczy po strzeleniu w sklepikarza, wszystkie przedmioty stały się, gro, jesteś za głośna, wszystkie przedmioty tam stały się darmowe w tym właśnie sklepie, więc no to jest ciekawa opcja, którą będzie trzeba obadać. Właśnie te przedmioty stały się darmowe, tak, ale jako już sklepikarz wtedy zamienia się w maszynę do zabijania, no to nie wiadomo, czy jest szansa podnieść te przedmioty, tak, za darmo i przeżyć, więc to będzie trzeba na pewno sprawdzić. I to, co uwielbiam naprawdę w tej grze, coś, co mi się mega podoba, jest takie uczucie, tak, grając w roguelike'i, gdy pierwszy raz gracie w daną grę, szczególnie taką, w której macie dziesiątki, setki przedmiotów, przeciwników czy bossów, jest taki element właśnie poznawania gry, ta magia właśnie tajemniczości tego, czy nie wiesz, czy jak podniesiesz dany przedmiot, to ten przedmiot się zabije, czy jeśli podniesiesz dany przedmiot, to okaże się on być naprawdę fenomenalny, tak? Coś, co w Izaku naprawdę uwielbiam, gdy tylko pierwszy raz gram właśnie w... czy to w pierwszego Izaka, czy w dodatek Halloweenowy, czy w Wrath of the Lamb, czy w Rebirtha, czy w Afterbirtha, zawsze te pierwsze godziny gry są takim najbardziej fantastycznym momentem, gdy właśnie nie wiadomo, co się dzieje, tak? Każdy przedmiot jest praktycznie nowy i no coś, co uwielbiam, tak? W Izaku. No i ten element uczenia się przedmiotów i tak dalej, tak? I to wszystko jest również bardzo fajnie, moim zdaniem, zrobione w tej grze. Naprawdę mega mnie ciekawi, co, jakie przedmioty można w grze znaleźć, czy właśnie jakich bossów, przeciwników znajdziemy. I to na pewno napędza do grania. Teraz cofnijmy się, bo cały czas nie rozumiem do końca, jak te kolce działają. To jest mechanika na pewno ciekawa, dosyć dziwaczna, której będzie trzeba się nauczyć z czasem. Gdzie to serce leży? Tam na dole. Dobra, na szczęście jest to całe serducha, a nie połówka. Dzięki temu mamy nieco większe szanse na przeżycie, ale z taką ilością życia pokonać bossa będzie nie najłatwiej. Szczególnie, no właśnie, że ja tych bossów na razie nie znam. Coś, co w ogóle też w Izaku jest strasznie irytujące czasami. Ja oglądam sporo filmów z Izaka na YouTubie i community Izaka jest mega takie... A nie wiem, jak to określić, ale gdy tylko ktoś jakiś mały błąd popełni, gdy ktoś nowy gra w tą grę, to ludzie krzyczą na niego, co ty robisz, bo nie rozumieją, że magia tej gry polega właśnie na tej niewiadomej, tak? Widziałem dużo właśnie zagranicznych youtuberów, którzy właśnie nagrali jakieś jeden, dwa filmy, pierwszy raz grali w Izaka, no to nic dziwnego, że tej gry nie znali perfekcyjnie, tak? Okej, okay. Nie wyszło to perfekcyjnie.
No i zawsze pod takimi filmami jest mnóstwo komentarzy typu: weź ty nie graj w tą grę, za kogo ty się uważasz, nie umiesz w to grać. No gra w to pierwszy ktoś raz, skąd ma umieć grać w tą grę? I ja pod filmami też, pod pierwszymi filmami z Rebirtha czy z Afterbirtha, z Rebirtha szczególnie, dostaję masę komentarzy cały czas teraz, że czegoś tam, coś tam źle zrobiłem, coś tam tak i tak dalej, i tak dalej. No ale no to jest magia tej gry, tak, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, nie zawsze wszystko wiemy o danej grze. Mam nadzieję, że dwie skrzynki... O, słaba ta bomba była. Okej, okay. Po tych... Te kolce są po prostu czasowe, domyślam się. Okej, okay. To było złe. Były te kolce, a ja postanowiłem na nie wskoczyć. Nie wiem czemu, co mną kierowało, ale tak zrobiłem. Dobra, pierwsze piętro wyczyszczone. Lecimy tam po nasz przedmiot. Nie będę tej monety zbierał. Mamy ich 20, więc będzie stać nas na nawet specjalne przedmioty. I lecimy po nasz przedmiot. Grzebień, tak? Comb. Combs precisely. Nie mam pojęcia, co to robi. Hunt. Czy ja cię znam? Nie. Okej, znowu boss, który... Wow! My czasem robimy taką... taki jakby shotgunowy strzał, gdzie wystrzeliwujemy kilkanaście pocisków naraz. Fajne. Hunt. No nie jest to hunt jak z Isaaca. Za to ten strzał wygląda bardzo mocno jak monstro. Okej, dobra, nie zgińmy tutaj, bo sprawie leży. Podoba mi się ten przedmiot, na bossów będzie bardzo fajny. Gdy czasem właśnie taki strzał zadający dużo obrażeń wystrzelimy. Fajnie, boss rozwalony. Ostatnio gdy podnieśliśmy czarny kwiatek, to on nas chyba zranił. Tym razem nie, jest to fire rate up, ulepszenie, zwiększone... O, jak w Isaacu mówi się, że zwiększone tirsy, to tutaj zwiększone co? Zwiększone śliny, zwiększona ilość śliny, którą produkujemy, zwiększona szybkość plucia. Znaczy, można by to chyba po prostu, idąc logiką Isaaca, powiedzieć, że właśnie zwiększona ilość śliny, tak? Jak w Isaacu jest to ilość właśnie łez, które... czyli powiedzmy, że smutek Isaaca, który się zwiększa, zwiększając liczbę łez, tak tutaj to, nie wiem, irytacja naszej bohaterki, przez co ona pluje na świat. Podziemia, piętro drugie. Przed nami. Okej, mamy teraz drogę na lewo i na prawo. Rzecz, której nie lubię i wydaje mi się strasznie bezsensowna, to po przejściu z jednego piętra na drugie, właśnie to, że trafiamy... Że nie ma żadnej animacji, na przykład, że tutaj na środku zeskakujemy na dół, tylko pojawiamy się po prostu w jednym miejscu. Jest to takie troszeczkę niespójne. Więc... To jest coś, co z chęcią zobaczyłbym naprawione. Właśnie coś, co mi się... Co mnie zawodzi, to, że... Mój filmik w tej chwili, pierwszy odcinek, jest... Trzecim czy czwartym najpopularniejszym filmem z tej gry na YouTubie. Gdzie, no... Ja największym kanałem na YouTubie nie jestem, tak? I tą grę nagrało jakieś dwie czy trzy osoby na świecie. A gra naprawdę moim zdaniem zasługuje na pewien rozgłos, bo jest naprawdę, naprawdę przyjemna i moim zdaniem warta uwagi, tak? Na pewno większej uwagi, jaką właśnie dostała. No cóż, miejmy nadzieję, że z czasem może właśnie jakiś rozgłos osiągnie. Nie wiem, czego to jest kwestia, tego, że po prostu wyszła pod koniec grudnia, gdzie właśnie jest to czas świąteczny i tak dalej, czy jest to bardziej kwestia tego, że właśnie twórca jakoś nie za bardzo wiedział, jak się za reklamę zabrać, czy kwestia tego, że gracze bardzo opornie do tego podchodzą, no bo roguelike'i są mega popularnym gatunkiem obecnie. Wychodzi bardzo dużo gier z tego gatunku, które są mega popularne. Isaac, Rogue Legacy, Crypt of the NecroDancer, mógłbym wymieniać godzinami. Jest tego naprawdę dużo. Dobra. Okej. Zaraz możemy zginąć tutaj. Spróbujmy to ustawić tu. Czy to nas zabije? Nie zabiło nas i dostaliśmy serce. Świetnie. Mamy szansę przeżyć jeszcze chwilę. Więc cóż, chciałbym naprawdę zobaczyć... Chciałbym, żeby ta gra osiągnęła jakiś sukces, bo moim zdaniem na taki nawet zasługuje. Takie są moje oczywiście tylko pierwsze wrażenia, tak? Ale pierwsze wrażenia mam naprawdę świetne. Bawię się jak na razie świetnie. Ciężko było... Znaczy, gra odrzuca początkowo. Po uruchomieniu miałem wrażenie, że gram w jakąś grę zrobioną... nie wiem, na jakieś... w jakieś 24 godziny czy coś takiego. Głównie przez to sterowanie, do którego już się zupełnie przyzwyczaiłem, ale początkowo...
Wydawałoby się ono takie nieprecyzyjne, takie dziwne. Teraz już problemu z tym nie mam, więc jest to kwestia bardzo mocno przyzwyczajenia. Bo te skoki są takie dziwne, tak? Ale już mi to absolutnie nie przeszkadza. Jest to coś po prostu innego niż w większości platformówek, dlatego trzeba było do tego przywyknąć. Ale teraz już myślę, że... Znaczy naprawdę, gra mi się w to świetnie. I mówię to zupełnie szczerze. Więc nie jest to wiadomo Isaac, tak? Ja nie mówię, że jest to gra lepsza od Isaaca czy coś. Mówię po prostu, że jest to gra naprawdę dobra. I też jeśli chodzi o filmy... Co to jest za miejsce? Miniboss czy sklep? Nie wiem. Aha, to jest to dziwne, tajemnicze miejsce. Z dziewczynką powieszoną. Mogę tu wskoczyć? Mogę. A filmy z tej gry będą pojawiały się 2, 3, może 4 razy w tygodniu. Zależy, jak będę miał czas. A chciałbym właśnie zawsze, nie tak jak z Isaaciem, że nagrywam na zapas, żeby te odcinki były codziennie. Bo ja mam tak, że nagrywam filmy 2-3 razy w tygodniu. Dusty Crown Cursed. Nie zawsze, nie codziennie mam czas, czasami przez tydzień nie mam jak nagrywać filmu i tak dalej, i tak dalej. I właśnie z tej gry chciałbym mieć tak, że nagrywam zawsze jeden filmik sobie, wrzucam go danego dnia. Kolejnego razu, gdy będę miał chwilę coś nagrać, to nagram jeden filmik, wrzucę go. Żeby mieć zawsze jakieś tam możliwość odpowiedzenia na komentarze i tak dalej, i tak dalej. Okej. Nie rozumiem idei tych pomieszczeń. Znaczy, są to... No, takie dziwne item roomy, tak? Okej, diabełki. Ci goście są diabełki się przeteleportowują. Ci goście, którzy nas gonią, są śmieszni. Podoba mi się ich wygląd strasznie, bo oni... właśnie ta łysa głowa, ta twarz sugerująca taki troszeczkę taką głupotę ich, jakiś, nie wiem, fanatyzm dziwny. Znaczy, wyglądają na takich typowych komediantów, tak? Typowych głupków, którzy, nie wiem, robią co im się każe. Na takich typowych... wiecie, jak są w filmach tacy źli charakterzy, tak źli złe postacie, które właśnie są przedstawiane, znaczy, jak to nazwać? Gdy w filmach jest często jakiś główny złoczyńca, tak? To często też jest, ma jako kompana jakiegoś swojego przydupasa, który jest po prostu takim śmieszkiem, który po prostu jest wrzucony dla kwestii humorystycznej, to mam wrażenie, że ci goście wyglądają właśnie w podobnym stylu. Nie wiem, czy taki był zamysł autora, pewnie nie, ale tak to interpretuję. Ogólnie, naprawdę, graficznie widziałem milion brzydszych gier. Podoba mi się styl graficzny strasznie. Bo jest to pixel art, nieprzesadzony. Okej, okay. Brimstone'owe duszki. Jak coś kopiować za Isaaca, to dlaczego to? Dlaczego Brimstone'owe duszki? Tym razem jakieś maski, tak? Ale nie spodziewałem się. Szczególnie jako już jestem jakoś kilka godzin po... Znowu wy. Kilka godzin po pokonaniu finałowego bossa z Undertale, w którym też takie ataki się pojawiały, więc... Tym bardziej jest to takie troszeczkę irytujące. Okej. Okay. Uniknięte. Was jakoś zabić. Mam was na jedno uderzenie? Tak mi się wydawało. Tak jest. Czy my jesteśmy tacy mocni już? No bo wcześniej kilka uderzeń wymagało od nas zabicie tego gościa. No cóż, może jesteśmy mocni, ale nie mamy niestety żadnych serduszek. Mamy jedno serce, więc możliwe, że niektóre ataki mogą nas nawet nas zabić na jedno uderzenie. Zabity szczur, ciekawy przeciwnik i tu już jest boss. No niestety, The Mask. Maskę znamy. Jeśli jakiś boss... Z jakimś bossem mamy tu walczyć, to maska jest, myślę, fajną opcją i opcją, którą mamy szansę pokonać. Okej, okay. Uciekamy. Teraz mamy szansę, tylko niech on nas przeskoczy i powinien leżeć. Jestem na jedno uderzenie, więc tego się boję. Okej, okay. Naprawdę jest to mocne podejście. Fire rate up i jedno serce. Nieźle. Przedmioty niezłe, jak najbardziej. Teraz jesteśmy mocni. Den. Piętro trzecie. Hut emerges somewhere away. You hear the chime of a cash register. Dziwne. Zaczynamy od razu przy przedmiocie. No tu już wygląd tego piętra się zmienił. Trafiliśmy w jakieś katakumby swego rodzaju wręcz. Okej, okay, pomocnik. Tym razem zielony. Maska w tle tutaj. Moss monster. A little doll covered in moss. Mhm. Czy będziesz ten syf zostawiał za sobą i zatruwał przeciwników, czy
po prostu będziesz dotykał przeciwników i ich zatruwał w ten sposób? Nie wiem. Zobaczymy, jak on działa. Okej. Okay. Co mnie... Skąd on się tu... Nie widziałem gościa. Jakiś tutaj się pojawił... Ty też w ogóle strzelasz, to jest dobre. Pojawił się jakiś ninja mi za plecami. Dobra, ciebie nie zabijam teraz. Hello, Emma, no witam. Więc nie wiem, co te wszystkie przedmioty robią. Stać mnie na jeden za 20 monet i jeden za 13. Liczę na to, że czerwony to daje życie. Health plus, pięknie. Na to bardzo mocno liczyłem. No i mamy jeden 20-monetowy przedmiot, tak więc go sobie zakupimy. Orb of Inhibition? Nie zdążyłem tego rozczytać do końca. Takie troszeczkę niewyraźne było. Na pewno fakt, że nasza ślina jest taka duża, tak to nazywajmy, jest bardzo przyjemne, bo możemy wypluwać naprawdę dużo tych ślin. Pluję na przeciwników totalnie. Okej, rozwalmy to oczywiście. Liczę na serduszka, bo to też jest tak jak w Isaacu. Gdy pierwszy raz grałem w pierwszego Isaaca, to najważniejszą rzeczą na świecie były serduszka. Też granie Madzią było świetne, dlatego że ona właśnie tych serduszek miała mnóstwo. A teraz serduszka? Po co mi to? Przecież i tak nic mnie nie trafia. No to nie jest do końca prawdą, ale coś w tym jest. Okej, ty strzelasz tutaj, więc ty mi zrób to wszystko. Gdzie ty strzelasz? Okej, ty nie strzelasz gdzieś... Nie. Strzelasz gdzie ci każe, tylko poruszasz się w jakiś inny sposób niż ten poprzedni gostek, którego w poprzednim odcinku mieliśmy. Dobra. Chodźmy na dół. O, czy to jest miniboss? Czy taki... Kolce! Nie widziałem tych kolców. Jestem znowu na jedno uderzenie. Boję się tego ducha. O. Okej, leży. Mam nadzieję, że już go zabiłem. Tego czarnego rycerza. Nie wiem. Cały czas zapotrzebowanie ogromne na serca. Oczka. Jak oczka strzelają? Na pewno nas gonią. Jeszcze żeby strzelały, nie widzieliśmy. No to dobrze, miejmy nadzieję, że szybko nie zobaczymy. Ładnie. Cały czas monety mi dają. Co tu jest? To wygląda jak secret room. Nie będę tego sprawdzał, bo nie wiem, czy sekrety są w tej grze. Wydaje mi się, że są. Okej, okay, nie wiem, jak ten gość działa. Okej, okay, strzelasz tyletami, dobra. On nas... Nie wiem, fajny jest ten gość. Podoba mi się jego wygląd. I soundtrack jest dobry. Nie no, wszystko mi się w tej grze naprawdę podoba. Szczególnie, że jest to gra polska stworzona przez jedną osobę. To tym bardziej, znaczy, że polska gra to nie znaczy, że słaba, tak? Ale że stworzona przez jedną osobę i jest tak fajna. Jest to oczywiście mnóstwo rzeczy niedopracowanych, ale pamiętajmy, że chociażby pierwszy Isaac był grą, no, bardzo niedopracowaną, gdy wyszedł. Znaczy, może niedopracowana to złe słowo, ale gra chodziła w, nie wiem, 15 klatkach na sekundę, była zrobiona na flashu. No, Edmund wiele razy powtarzał, że to była gra robiona na szybko po to, żeby ją wydać. W przerwie od innych gier. Właśnie, co ciekawe, Isaac był grą, którą Edmund nie widziałem was. Isaac był grą, którą Edmund zrobił właśnie w przerwie od tworzenia innych produkcji. I tak dla zabawy zrobię sobie jakąś małą gierkę. No, a okazało się, że był to taki hit, że przez kolejne... Ile już? 4 lata? Ponad? No jedyne co robi to właśnie te Isaaci, tak? Zrobił małą gierkę, jaką było Fingered. No i niby robi Mugenix, niby robi nowego Super Meat Boya. Dobra, serce podniesione. Mam jakieś szanse. Ale za dużo tych masek tutaj. Dobra, ucieknie. Okej. Okay. Myślałem, że zabiłem tą maskę. Rozwal tego typa. Potrzebuję serc. Więc cóż. No naprawdę chciałbym zobaczyć, żeby ta gra osiągnęła jakiś sukces, bo chciałbym zobaczyć update'y do niej po prostu. Które by popoprawiały dużo błędów, dużo niedopracowań. Bo ta gra faktycznie nie ma, no, nie ma takiego dopracowania, dopieszczenia jej do w 100%, tak? I jeśli by coś takiego miała, myślę, że to byłby jeden z naprawdę fajniejszych roguelike'ów na rynku. Dobra, nie zobaczyłem, jak ty się nazywasz, panie Bomberman, ale boję się ciebie, szczególnie, że mam pół serca. Nie dało się. Jestem zadowolony z tego podejścia. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał, tak jak pierwszy. Naprawdę bawię się świetnie w tej grze.
Jak początkowo to sterowanie, ta grafika, to wszystko nie było takie perfekcyjne, to teraz się przyzwyczaiłem i naprawdę mega fajnie mi się w to gra. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Widzimy się w odcinku kolejnym. Emmy, lub nie. Raczej kolejny odcinek nagram. Zobaczymy. Wrzucę ten odcinek, poczytam komentarze, zobaczę oceny i się pomyśli. A więc dzięki wielkie za oglądanie. Naprawdę jestem zaskoczony tym, jak fajna to jest gra. Bo szczerze mówiąc, moje pierwsze wrażenie były takie, no spoko, Polak to zrobił, ale no to jest rzynka słaba za Izaka i nagram, pohejtuję i tyle. A się wciągnąłem i okazało się, że naprawdę świetnie się w tej grze bawię, więc to by było na tyle. Do zobaczenia w odcinku kolejnym z Emmy i cześć.